Patrz, idą razem. Jakie to wszystko dziwne? Ja bardzo przepraszam, że tak było. Sprawy redakcyjne oczywiście. O nie, ja nie piję. Ale ja piję. To jest najszczęśliwszy dzień mojego życia. Może zatańczymy, panno Lili? Dobrze. Naprawdę najszczęśliwszy dzień w pani życiu. O tak, dziś spełniły się moje marzenia. Tutaj, dziecino, po tej porze, co ty tu robisz? A gdzież mama? Co pan ciągle z tą mamą? Moja mama jest w Radomsku. Niech pan sobie wybije mamę z głowy. Mama bardzo kocha papę. Dziewczynku, co ty wygadujesz? W jakim Radomsku? Mama kocha papę. Dziecinko, ty coś piłaś. A właśnie, że kocha. Tycie, aż do domu. Pan nie ma prawa rozkazywać. Jak to nie mam prawa? Ja jestem ojcem. Ty właściwie w tej chwili może jeszcze nie zupełnie jestem ojcem, ale wkrótce nim będę. Do domu marsz, prędzej. Kapelusik. No dobrze, bierz kapelusik i jedziemy. Tycie. Pomyśl, gdyby się mama dowiedziała. Ale się nie dowie. Do Radomska daleko. Co ty ciągle z tym Radomskiem? Co ty wygadujesz, co? Wstydź się, ty sumienia nie ma. Sumienie ja mam, ale pan nie ma naszego adresu. Jeszcze jesteś właściwie podlotkiem, jakimś takim ni be, ni me. Ale usta na pewno masz słodkie i tę właśnie urzeklaś mnie. Co ja zrobię, że mnie się podobasz, choć masz pewnie mnóstwo wad. Pewnie chodzisz o ósmej spać, pewnie lubisz w romanse grać, ale trudno, już wpadł. Co ja zrobię, że mnie się podobasz, choć trafiłam pewnie źle. Pewnie lubisz jedynie sport, pewnie hulasz jak młody lord, ale trudno, lubię cię. Pomyśl, jestem sam, pomyśl, serce mam, pomyśl, że i dokładnie zważ, jaką szansę walą masz.
Mógłbym drzwi pilnować, dzieci chować i calować wciąż. To ja zrobię, że mnie się podoba, że bez ciebie ani ruchu. Niechbyś nawet wyśmiała mnie, niechbyś nawet zdradzała mnie. Nie ma rady, wpadłem już.